Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj jest 20 marca, 4 kwietnia. To pierwszy wyścig kombajnu. Więc pomyślałem zacząłbym trenować gołębie. Kropka. To jest pierwszy trening. Jestem poza tym, co nazywam wieżą. Nie wiem, czy to widzisz. Duży, czysty obszar. I. Jest teraz około 1050. Zgaduję? Pomyślałem, że lepiej zacznę tresować te ptaki. Za około dwa tygodnie będziemy ścigać się z dużo tych ptaków. Nawet nie latał. Ostatnio wypuściłem go z strychu. Z powodu Hox, wbiegali od razu. Ale naprawdę chcę. Rozmawiać o moim bracie Johnie. Jan przeniósł się na Florydę 4 lata temu. I zaczął tam gołębie pocztowe. W ciągu roku John wygrał 50 dolarów. Wyścig zespołu. Wielki wyścig. I to na Florydzie. Mówisz tutaj o Spring Hill. I. Tony ci całkiem znana ulotka dla gołębi. Mieszka tam z nimi. I gołębie pocztowe z nimi. I nazwał mojego brata Johna. Mistrz. Kiedy zapytano, ton jego. Dlaczego dzwonił mój brat John mistrzem? Jego odpowiedź brzmiała: John wysłał pięć lub sześć gołębi, a wszyscy inni wysyłają dwadzieścia powiedział wcześniej: Większość facetów zegar. Cztery, pięć gołębi John prawie tak samo jak jego deloft. Jego zegar może nie wygrał? Wygrał tam kilka wyścigów kombinowanych i wiecie, jak to jest, że musicie wygrać o kilka sekund. Ale prawdziwe pytanie brzmi: Dlaczego mój brat John? Tylko wysłane pięć lub sześć gołębi. A odpowiedź jest prosta bardzo prosta. Ponieważ mój brat John wiedział, jakie gołębie w jego gołębniku będziemy zegar. Inni wrócą do domu, ale nie ścigali się. On wysyła tylko gołębie że wiedział, że potrafi zegar. A to są metody. Mój brat i ja używaliśmy w Nowym Jorku. I wygraliśmy. Pieniądze z zarządu co tydzień. Nie wygraliśmy wyścigu. Nie wygraliśmy wyścigu gołębi. Ale wiedzieliśmy, jaki gołąb. Mieliśmy zamiar zegar. Jeśli wiesz, jakiego gołębia zamierzasz zegar, możesz wygrać wyścig. I możesz wygrać, aby wybrać ptaka. Więcej szczegółów omówię w przyszłych filmach na ten temat. Jeszcze raz powiem Wam ludziom: subskrybuj, zasubskrybuj i ucz się, czego nawet nie możesz sobie wyobrazić. Nie mówię, że wygrasz wyścig, ale mówię, że prawdopodobnie wiesz przed wysyłką, jakiego gołębia zamierzasz wskazać. Z tym powiedziane myślę, że czas wypuścić te gołębie. Dobra dzieciaki. Proszę bardzo. W porządku. To je podniesie. Są w drodze. Jeszcze jedna rzecz. Chcę ci pokazać. W tym koszyku. Widzisz gazetę. Nie widzisz wiórów. Nie lubię, kiedy gołębie. Jedz wióry. Nie lubię wiórów w całym moim samochodzie. I nie lubię kurzu, który robią. W porządku. Idę do domu i zobaczymy, czy te gołębie wrócą do domu. Wydaje mi się, że było około godziny jedenastej. Zwolniliśmy ich.